Miał dożywotnio zabrane prawo jazdy blisko 2 promile i mimo tego wsiadł za kółko. Teraz 40-letni mieszkaniec Boguszowa Gor stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mieszkaniec Boguszowa Gor, który kompletnie pijany postanowił wsiąść do samochodu i wyjechać na drogę, trafił już w ręce policji. Badanie na zawartość alkoholu wykazało u 41-latka 1,98 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Boguszowianin decyzją sądu rejonowego w Wałbrzychu miał też dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Mężczyzna stanie teraz przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.